Dzień dobry, zapraszam na Chorzowski Serwis Informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń na dziś. Absolutorium dla prezydenta. Filharmonia Śląska w Chorzowskim Centrum Kultury. Działania Śląskiego Centrum Targowego. 90-lecie wkroczenia Wojska Polskiego do Królewskiej Huty. Podczas 22. sesji Rada Miasta jednogłośnie zatwierdziła sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Chorzowa za 2011 rok. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Za było 20 radnych. Nikt nie był przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu. Radni również jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium dla prezydenta Andrzeja Kotali. Ubiegły rok był rokiem trudnym pod względem zbilansowania budżetu. Przypomnę tylko, że na początku roku, w styczniu 2011, radni uchwalili budżet z deficytem minus 17 milionów złotych. Nie udało się, że uzyskać wynik dodatni, czyli plus 2 miliony 180 tysięcy złotych jesteśmy ponad wydatkami, prawda? Czyli to świadczy o tym, że należało wykonać bardzo trudną, ciężką pracę, aby te 20 milionów złotych, które de facto jest in plus, pozyskać. To oczywiście wymagało wiele różnych trudnych decyzji, niejednokrotnie związanych z redukcją zatrudnienia, co się oczywiście może nie podobać. Natomiast w sytuacji, gdzie usilnie poszukaliśmy środków finansowych, aby się zbilansować, były pewne rzeczy konieczne, pewne decyzje były konieczne do podjęcia. Nawet w Urzędzie Miasta tutaj też przecież były pewne redukcje, dzięki którymśmy zaoszczędzili 1 200 000 w ciągu roku i w różnych innych obszarach również około 4 milionów właśnie tylko w związku z redukcją i również pewną standaryzacją zatrudnienia. We wrześniu 2010 roku rozpoczęto remont i rozbudowę gmachu Filharmonii Śląskiej. Zgodnie z sugestiami melomanów sezon 2012-2013 realizowany będzie w głównej mierze w sali koncertowej Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach. Próby orkiestr odbywać się będą w Chorzowskim Centrum Kultury. Inicjatywa przedstawicieli Filharmonii Śląskiej spotkała się z dużym zrozumieniem problemu i przychylnością miejskich i samorządowych władz Chorzowa oraz kierownictwa Chorzowskiego Centrum Kultury. Oczywiście jest to trudno logistycznie, organizacyjnie, ale po kilku spotkaniach, zarówno na szczeblu dyrekcji, jak i na najniższych szczeblach, tych ludzi, którzy odpowiadają za technikę, za organizację widowni, za organizację magazynową, całą logistykę, sądzę, że projekt, bo to jest projekt, będzie do końca zrealizowany i kiedy spotkamy się mniej więcej o tej samej porze w przyszłym roku, będziemy mówili tylko o sukcesie związanym z tym, że gościliśmy przez cały rok Filharmonię Śląską w Chorzowskim Centrum Kultury. Praktycznie Chorzów jest jedynym miejscem poza katowicką salą NOSPR-u i salą Akademii Muzycznej czy Zabrzańskim Domem Muzyki. To jest jedyne miejsce, które dysponuje w miarę dużą estradą. Pierwsze miesiące pokażą w praniu, czy nasze bardzo precyzyjne, nie zaprogramowane działania związane z ustawianiem estrady, chowaniem instrumentarium, przewożeniem go na koncerty chorzowskie, ustawianie się na następne imprezy, które są od tego samego dnia realizowane, bo jak widzimy, oferta Chorzowa jest bardzo, bardzo różnorodna i bogata. Będzie trudne dla obydwu stron, zwłaszcza za służb technicznych obu stron. Dla muzyków również, ponieważ o godzinie 13-14 opuszczą ten obiekt, natomiast będzie to w tym momencie dość trudna praca dla całego zaplecza obydwu firm. Poza próbami muzyków, Chorzowskie Centrum Kultury w najbliższym sezonie będzie również stałym miejscem comiesięcznych koncertów Młodej Filharmonii. Chorzowski samorząd powołał spółkę Śląskie Centrum Targowe. We wtorek 19 czerwca na terenie Śląskiego Centrum Targowego odbyła się konferencja prasowa, na której zarząd spółki opowiadał o tym, co powstanie w miejscu pozawalonej hali MTK, jak Śląskie Centrum Targowe zamierza stawić czoła konkurencji i czym nowa spółka chce przyciągnąć inwestorów, wystawców i zwiedzających. Spółka ma przywrócić funkcję temu miejscu, czyli funkcje targowe, wystawiennicze i przywrócić funkcjonalność, jak i zapełnić biura, które znajdują się w tej chwili puste w tej chwili na miejscu. Obiekty, które dopuszczamy do użytkowania, spełniają wszelkie wymagane prawem normy. Poza tym już zaplanowany jest kalendarz własnych imprez i tutaj planujemy na ten rok zorganizowanie 4 imprez targowych. Oczywiście większość imprez będzie związana
nas niezwiązana z jakąś bardzo ciężką branżą, gdyż zaplanowanie dużej imprezy targowej typu targi górnicze wymaga dłuższego czasu i jest bardziej złożona, stąd takie imprezy planujemy w przyszłym sezonie. Oczywiście w tej chwili bazujemy też na współpracy z podmiotami posiadającymi duże doświadczenie i posiadającymi już doświadczenie w organizowaniu imprez targowych, także serdecznie wszystkich zapraszamy do współpracy w tym zakresie. Chcielibyśmy w tym miejscu wrócić do dawnych tradycji, do dawnych imprez targowych, jakie tu miały miejsce. Chcielibyśmy, aby to miejsce ożyło pod względem ekspozycji, konferencji, targów. W Chorzowie ruszyły remonty dróg. Utrudnień podczas jazdy należy się spodziewać na ulicy Stefana Batorego oraz w rejonie ulicy Siemianowickiej. Niestety odczuwalny remont ulicy Stefana Batorego. Remont był konieczny ze względu na stan zniszczenia nawierzchni i nie tylko jej konstrukcji. Ten remont został poprzedzony pracą projektową, odwiertami, badaniami nośności, które potwierdziły niestety zauważalny stan. Tak jak powiedziałem, od piątku jedna nitka jest kierowana drogą objazdową, czyli wjeżdżając z Chorzowa trzeba się stosować do oznakowania drogowego i kierować się tak jak znaki drogowe. Wydłużamy czas drogę przejazdu o kilkaset metrów, natomiast od strony autostrady poruszamy się póki co bez zmian jednym pasem ruchu w kierunku Chorzowa-Batorego. Te roboty niestety ze względu na swój zakres, bo to nie tylko jezdnie, ale i chodniki, przebudowa nawierzchni, podniesienie poziomu chodników potrwają aż do końca września. Rozpoczęliśmy remont ulicy Siemianowickiej. Właściwie to jest taka gruntowna przebudowa, modernizacja fragmentu odcinka ponad 300 metrów na tak zwanym Krajcoku, czyli to centralne miejsce Chorzowa Starego. Każdy kierowca, który wjeżdża od Siemianowic, dokładnie pamiętał i czuł, że tak powiem, przejazd po kostce brukowej, tym bardziej, że ona była zabudowana w podwójnym torowisku. Ten stan będziemy, że tak powiem, mogli zachować tylko w pamięci, dlatego że już w tej chwili trwają prace rozbiórkowe kostki i torowisk. Wiemy, że tramwaj linii 12 już nie kursuje ponad 2 lata, dlatego też ten odcinek zostanie zupełnie przebudowany. Będzie tam nawierzchnia asfaltobetonowa, powstaną zatoki autobusowe, miejsca parkingowe i co najważniejsze skrzyżowanie ulicy Siemianowickiej z Bożogrobców i Mazurską będzie bezpieczne, bo będzie przebudowane do formy małego mini ronda. Kulminacja robót została zaplanowana na okres wakacyjny, kiedy natężenie ruchu kołowego w mieście spada o około 20%. W związku z jubileuszem 90-lecia przyłączenia Królewskiej Huty do Polski w Centrum Handlowym AKS w Chorzowie można było oglądać wystawę poświęconą wydarzeniom, które poprzedziły objęcie Chorzowa przez państwo polskie. Wystawę tworzyły plakaty, pocztówki i pieniądz zastępczy z tamtego okresu. Aktualnie całą wystawę można zwiedzać w Muzeum Miejskim przy ulicy Powstańców. Ta wystawa w Carrefourze to szansa, by każdy chorzowian mógł się zapoznać, a tych, którzy chcą poznać o wiele, wiele więcej, zapraszamy na wystawę w Muzeum Miejskim w Chorzowie. Wychodzimy naprzeciw czasom, w których żyjemy. Łatwiej spotkać chorzowiana w centrum handlowym niż w muzeum. W związku z tym jest to dla nas możliwość zareklamowania tego dobrego, co się dzieje u nas w chorzowskim muzeum. 23 czerwca odbyły się uroczystości związane z 90-leciem wkroczenia Wojska Polskiego do Królewskiej Huty. Z okazji jubileuszu na ulicy Wolności zrekonstruowano uroczystość, która odbyła się równo 9 dekad temu. Jest to taki dzień, który warto upamiętnić, uświetnić właśnie taką uroczystością, jaką dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć, czyli odtworzenie przy pomocy grupy rekonstrukcji historycznych, konkretnie grupa operacyjna Śląsk, wspaniale ubrani, wspaniałe mundury, wspaniałe militaria, no to wszystko tak daje, bym powiedział, taką dużą lekcję historii, przynajmniej dla wszystkich, dla całej młodzieży, która tylko to z nas książek, gdzie miał okazję zobaczyć na własne oczy właśnie, jak to wyglądało, jak wyglądało przywitanie generała Choroszkiewicza i jak wyglądał przemarsz Wojsk Polskich przez ulicę Wolności. Na ulicy Wolności zawisł ogromny baner, który był rekonstrukcją Bramy Triumfalnej, pod którą równo 90 lat temu przeszły polskie wojska z generałem Kazimierzem Choroszkiewiczem na czele. Mieszkańcy Chorzowa mogli obejrzeć dokładną rekonstrukcję tych wydarzeń. Te wydarzenia decydowały o losach mieszkańców Chorzowa, Królewskiej Huty, Hajduk. Ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że jest to pierwsza
przynajmniej w mojej pamięci, pierwsza tego typu impreza w naszym mieście, impreza rekonstrukcyjna na taką skalę. Z różnych względów historia nauczana w szkole nie trafia do przekonania młodzieży i później odkłada się to na ludzi starszych. Natomiast taka żywa historia, z którą każdy może się zetknąć, każdy może podejść, dotknąć tego sztandaru, nie tylko o nim przeczytać, na pewno w jakiś tam sposób mocniejszy zapadnie w pamięci niż zwykła lekcja historii. W kolejnej części dnia mieszkańcy mogli obejrzeć sprzęt i pojazdy militarne, które zostały usytuowane na ulicy Zjednoczenia. Prócz tego w Muzeum Miejskim otwarta została wystawa Nasz Śląsk 1922. Otwieramy wystawę dotyczącą tamtych czasów, 1922 roku, czasu, w którym skończyły się już powstania, ale był plebiscyt, było przyłączenie Chorzowa i części Górnego Śląska do Polski, czyli zobaczymy i plakaty propagandowe, bo wtedy właśnie to plakaty były taką bronią propagandową największego kalibru, ale także pieniądz zastępczy, bo to był okres zmiany państwowości dla Chorzowa i dla Królewskiej Huty, w związku z czym można to wszystko zobaczyć w bardzo, myślę, szerokim, jeśli nie najszerszym w tej chwili na Śląsku wymiarze. Więcej informacji na prezentowane dziś tematy znajdą Państwo na stronach com.tv.pl oraz chorzów.tv. Na kolejne wiadomości, jak zwykle, zapraszam za tydzień. Do zobaczenia!